całą wiedzą, poza umiejętnością, żeby być nauczycielem tego rodzaju dzieci, no nie tylko głuchociemnych. Głuchociemnych to zupełnie specjalnie już, ale tak samo niewidomych, głuchych, upośledzonych umysłowo, wszystkich tych dzieci, jak my nazywamy specjalnych, bo i przewlekle chorych, i młodzieży niedostosowanej społecznie, to trzeba mieć specjalne walory charakteru. To musi być i duża wytrwałość, i cierpliwość, i wysoki stopień uspołecznienia, wysoki stopień oddania się sprawie samej, duże poczucie odpowiedzialności za los jednostki. Byłoby świetnie, żebyśmy mogli robić selekcję i robimy ją zawsze, jeżeli jest większy napływ kandydatów, no ale czasem napływ kandydatów, zależnie od rozmaitych warunków, nie jest duży, wtedy ta selekcja jest gorsza. W każdym razie wydaje mi się, że nawet jeżeli ta selekcja jest gorsza, jeżeli na takie studia dwuletnie dostanie się człowiek w atmosferę instytutu, gdzie wszyscy pracują rzeczywiście z dużą dozą odpowiedzialności za pracę swoją i z zainteresowaniem dla tej pracy i naprawdę z dużym się jej oddaniem, to jednakże musi działać na każdego wstępującego tutaj kandydata do tej pracy i bardzo często rozwija, a nawet u bardzo dużej grupy tych kandydatów na zawsze rozpala jakiś płomień twórczy do tej pracy. Pani profesor, powiedziała pani, że może jest troszeczkę mniejszy teraz napływ, ale to jest mniejszy napływ do instytutu, bo w paru miastach w Polsce poza instytutem też nauczyciele się szkolą. Pod wpływem życia i nacisku rodziców tych szkół musi powstawać coraz więcej. Więc właśnie tu pani zupełnie słusznie zauważyła, że to jest właśnie ta przyczyna, że dawniej instytut był jedyną instytucją kształcącą, a teraz poza instytutem zorganizowano jeszcze kilka studiów nauczycielskich przygotowujących do szkolnictwa specjalnego. Instytut już jest takim dawnym warsztatem pracy, już ma wypracowane metody, ma bardzo ciekawe muzeum swoje, które to właśnie tak wyjaśnia rozmaite zagadnienia, wykazuje rozwój twórczy tych prac, no potem ma dobór wykładających bardzo dobry. Staramy się przecież o najlepszych specjalistów, ich nie ma tak wielu. Także z rozmaitego punktu widzenia, z rozmaitych stron, gdybyśmy spojrzeli na to, to musimy powiedzieć, że to jest jednakże ten warsztat taki zasadniczy. Zresztą Instytut dąży do tego, żeby być wyższą szkołą pedagogiczną. I mamy nadzieję, że to się stanie. I to by wtedy ściągnęło i tych słuchaczy, którzy by się chcieli wyżej kształcić. Pani profesor, więc mimo istnienia katedry pedagogiki specjalnej, istnieje konieczność przekształcenia Instytutu w wyższą szkołę pedagogiczną? W tej chwili to jest tak, że każdy dyplomant Instytutu ma prawo wstępu do uniwersytetu na drugi rok bez egzaminu. Także to już jest tak, jak gdyby zapoczątkowanie studiów wyższych dla niego. To jest w ogóle tak powiązana ta praca katedry z Instytutem z konieczności rzeczy, prawda, bo to i personalnie się łączy. I koleżanka docent Doroszewska jest docentem właśnie tej katedry, jest jednocześnie wicedyrektorem Instytutu. Ja już jestem emerytowanym profesorem w uniwersytecie, więc mam wykłady, ale już jestem emerytowanym. W Instytucie jestem dotychczas dyrektorem, nie emerytowanym. Tak, i łączymy sobie te prace jakoś tak razem. Parokrotnie już pani poważnie chorowała na serce. No tak, to z sercem, to jest taka stała rzecz. A w jaki sposób pani dzieli czas? W jaki sposób pani znajduje czas na wszystko? Bo wiem, że utrzymuje pani żywe kontakty korespondencyjne z rozmaitymi osobami w kraju, potrzebującymi pomocy moralnej. To nie jest takie trudne. Zawsze jak się chce, to można. I przy dużym nawale pracy zawsze się znajdzie czas na jakiś list, kartkę jakąś, w razie potrzeby, jak się ktoś do mnie zwraca. Ja rzeczywiście, poza tym korespondencji, to nie mam takich zaległości, bo wiem, że ten ktoś tam bardzo czeka na jakąś radę, czy na jakąś pomoc. To trzeba robić prędko takie rzeczy, żeby nie zniechęcać. Prawda, że to jest taka ważna rzecz, to jest to dynamizowanie w każdej rehabilitacji, prawda? Nie byłoby w ogóle sensu poczynań wszelkich, gdybyśmy nie mieli wiary w to, że pomożemy,
że skompensujemy, że skorygujemy, że usprawnimy kogoś w jakimś kalectwie, w jakimś upośledzeniu. Pani profesor, czy mogłaby Pani poddać pewnej ocenie może całą dziedzinę pedagogiki specjalnej w Polsce? Mnie jest dosyć trudno o tym mówić, ponieważ tu wchodzi w grę troszkę moja osoba, ale mi się zdaje, że Polska przoduje pod względem szkolnictwa specjalnego, pod względem jego organizacji, metod pracy, dzięki właśnie wielkiej trosce państwa nad rozwojem tej dziedziny pracy, to wydaje mi się, że my przodujemy pod każdym względem w tej dziedzinie. Może Pani pozwoli, że ja zapytam o sprawę dzieci z pogranicza, rodzice dzieci głębiej upośledzonych niż te, dla których była szkoła specjalna, domagają się pomocy pedagogicznej. Czy Instytut może uwzględnić w swoich pracach i te żądania? Ale nie tylko może, ale powinien i to stanowi dla niego bardzo ważny punkt pracy. Teraz właśnie powstała taka szkoła na Czerniakowie dla dzieci głębiej upośledzonych. Z tymi dziećmi głębiej upośledzonymi można bardzo dużo zrobić. Przystosować ich do pracy, taki wykonawczy, jakiś prosty i to im daje dużo zadowolenia i przede wszystkim będzie niesłychanie ważną sprawą społeczną. Rodzice tych dzieci głęboko upośledzonych, ja nie mówię teraz o tych najgłębiej, tylko tych głęboko upośledzonych dzieci, których można rozwijać. Tutaj oni mogą mieć dużo radości w tym, że to dziecko stanie na nogi, że rozwinie się tak, że będzie mogło wykonywać jakąś pracę, że nie będzie takim ciężarem, że samo będzie miało ten bliziutki przez niego doceniany jakiś cel pracy. No, a my wszyscy jesteśmy razem, cała ta wielka rodzina pracowników szkolnictwa specjalnego, razem z tymi rodzicami i my wszyscy bardzo się tak czujemy zespoleni. Jak się człowiek nie czuje sam, to już jest mu lepiej na świecie. Ja na przykład jestem bardzo szczęśliwa, że poszłam w tym kierunku. Bardzo. To mi dało dużo zadowolenia życiowego, dużo, powiem, radości w pracy. To jest ciągłe zadowolenie, stałe, bo wszędzie się widzi efekty. Nawet w takim fragmencie, jak nasza praca, którym jest zwalczanie wad wymowy. Mamy takie piękne listy od tych ludzi, którzy się jąkali, którzy się przestali jąkać i jak mówią, zaczęli żyć na nowo. Czy to nie jest radość? To jest wielka radość. Tak samo zachwyt tych dzieci, głębi upośledzonych, jak coś zrobią, jak czegoś sami dokonają, jak coś sami odkryją. Jaka to jest radość dla nauczyciela. Jak tu można być pesymistą albo smutnym człowiekiem? Tutaj nie ma tego. I mnie się zdaje, że ci koledzy, którzy pracują właśnie tak, że widzą te radości w twórczości swojej, to są bardzo szczęśliwi, tak jak ja. I tego życzę wszystkim kolegom. Radości w pracy twórczej i w dobrze spełnianym obowiązku społecznym i humanitarnym. W naszej 11. audycji z cyklu Urząd a Człowiek wystąpiła przed mikrofonem profesor dr Maria Grzegorzewska, dyrektorka Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Rozmowę prowadziła Zofia Wójtowicz, wstęp czytał Jerzy Rosołowski.